Dziś na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Natalia Gach. 1 marca, poniedziałek. Sprawdźmy, co w dzisiejszym programie. Zabrze pamięta o żołnierzach wyklętych. Takie dni w kalendarzu pozwalają zastanowić się głębiej nad patriotyzmem. Fundacja Pomoc została wyróżniona przez zabrzańskie organizacje pozarządowe. Docenienie takie oddolne od organizacji takich jak my jest szczególnie cenne i ważne dla nas. Dziś Dzień Żołnierzy Wyklętych, w Zabrzu wyjątkowy. 1 marca to rocznica wykonania wyroku śmierci na członków 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Były kwiaty, wspomnienia i apel, by żołnierze wyklęci zawsze byli obecni w naszej historii. Przewodniczący Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Łukasz Ciepliński był mieszkańcem Zabrza i w tym mieście został zatrzymany. Kilka lat temu na kamienicy przy ulicy Wolności umieszczono pamiątkową tablicę. Łukasz Konrad Ciepliński. W styczniu 1947 utworzył 4 Zarząd Główny WIN. Przeniósł siedzibę zrzeszenia z Krakowa do Zabrza. Za jego kierownictwa osłabiona organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową. Między innymi utworzono ekspozytury zagraniczne w Londynie, Paryżu, Berlinie, Monachium i Rzymie. Występował wówczas pod pseudonimami Ostrowski i Ludwik. To on, jak piszą historycy, wprowadza WIN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia, tak pod względem organizacyjnym, jak i ideowym. 28 listopada 1947 roku zostaje aresztowany w Zabrzu przez funkcjonariuszy UB. Choć nasza wiedza na temat żołnierzy wyklętych nie jest jeszcze wystarczająca, cieszy fakt, że o te wydarzenia coraz częściej pytają młodzi. Może wiedza jest niewystarczająca, ale patrzę z podziwem na postawę młodych ludzi, którzy potrafili zainicjować uhonorowanie właśnie chociażby na przykład podpułkownika Cieplińskiego tablicą pamiątkową przy ulicy Wolności, czy z kolei młodzi ludzie w szkole Pileckiego potrafili zainicjować i spowodować, że właśnie nadano szkole imię rotmistrza Pileckiego. Myślę, że przez lata pracowaliśmy na to, że patriotyzm trochę się wyświechtał. A kiedy patrzymy właśnie na tych ludzi, którzy z pełnym oddaniem pracowali po to, żebyśmy dziś mogli żyć w wolnej ojczyźnie, to sądzę, że właśnie takie dni w kalendarzu pozwalają zastanowić się głębiej nad patriotyzmem. Takie dni w kalendarzu pozwalają głębiej zastanowić się nad postawami ludzkimi. Przecież i podpułkownik Ciepliński, i rotmistrz Pilecki, wprawdzie pośmiertnie odznaczeni Orłem Białym, przed śmiercią przecież przeżywali straszne chwile. Nie uciekli, nie zdezerterowali. Z poczuciem dumy dopełnili swojej misji do końca. Pytanie o to, czy nasza wiedza na temat żołnierzy wyklętych jest wystarczająca, zadajemy również parlamentarzystom. Jest niewystarczająca, ponieważ młode pokolenie jest chłonne informacji na temat naszej historii i to, co się dzieje z ramienia rządu, propagowanie tych, którzy oddali życie dla ukochanej ojczyzny, zawsze będzie aktualne, bo historia ma to do siebie, że trzeba o nią dbać, trzeba ją przekazywać i my jako ci, którzy mieli bezpośredni kontakt z tymi niezłomnymi, jesteśmy zobowiązani do tego, aby przekazywać wiedzę, która powinna dotrzeć do każdego Polaka. W parku imienia rotmistrza Witolda Pileckiego znajduje się tablica poświęcona jego pamięci. To jest postawa godna naśladowania, szczególnie w tych czasach, kiedy rodzina odchodzi na plan dalszy, lansuje się pogląd, że to jednostka jest najważniejsza, że to ja jestem najważniejszy. Mniejsze znaczenie ma to, że trzeba też dbać o dobro drugiego człowieka, o dobro społeczności, niezależnie kto kim jest. Musimy wszyscy dbać o siebie nawzajem. I tego sobie i Państwu życzę. W okolicznościowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miasta Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego, nauczyciele i młodzież z zespołu szkół nr 3 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. W
Fundacja Pomoc została laureatem organizowanego przez Centrum Organizacji Pozarządowych plebiscytu Tytani Społeczni Zabrza. Wspierająca byłych więźniów fundacja pokonała kilkanaście organizacji zgłoszonych do tej edycji konkursu. Fundacja Pomoc od lat prowadzi w Zabrzu ośrodek readaptacyjny. Pomaga byłym więźniom i ich rodzinom. Na przestrzeni lat stała się wzorem dla innych, a jej innowacyjne metody readaptacyjne są powielane w kraju i za granicą. W ciągu 7 lat z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim udało nam się wypracować innowacyjne metody readaptacji, które dzisiaj już mają standaryzację. 2 lata temu szkoliliśmy w wszystkich województwach pracowników socjalnych, służbę więzienną, policjanci też byli kuratorów, czyli zaczynamy też to wdrażać w Polsce. No i to jest jakby kolejny taki sukces, gdzie udało nam się zebrać metody pracy i rozpowszechniamy je powoli na kraj. Fundacja współpracuje z uczelniami wyższymi, 2 ministerstwami, 2 organizacjami i firmami, a także władzami wojewódzkimi oraz samorządowymi. Prężnie działa także na rzecz zabrzańskiej społeczności, między innymi remontując przedszkola. Nasi podopieczni, kiedy tylko mogą, to starają się udzielać społecznie i dbamy o to, żeby co jakiś czas remontowali te przedszkola. Ostatnio też nagrywali bajkę dla dzieci z przedszkola, bo przedszkolaki dały im prezent świąteczny. Także cieszymy się, że oni mają taką szansę, żeby wychodzić do ludzi, że tutaj społeczeństwo Zabrza otwiera się na nich i pozwala im na nowo zacząć życie. Za swoją działalność Fundacja Pomoc została wyróżniona w organizowanym przez Centrum Organizacji Pozarządowych plebiscycie Tytani Społeczni Zabrza. Od 4 lat organizujemy ten konkurs. Każda organizacja zabrańska może zgłosić, typować laureatów 1., 2., 3. Zwycięzca, który otrzymuje tytuł Tytana Społecznego Zabrza, zdobywa jakby największą ilość głosów w takim wyborze demokratycznym. Fundacja Pomost była jedną z 13 organizacji pozarządowych zgłoszonych do tej edycji plebiscytu. To jest jedno z cenniejszych wyróżnień dla nas, no bo jednak doceniły nas organizacje, które na co dzień współpracujemy z nimi, i docenienie takie oddolne od organizacji takich jak my jest szczególnie cenne i ważne dla nas. Jeśli spojrzymy na Fundację Pomost, to widzimy, dlaczego ta nagroda wylądowała właśnie w ich rękach. Edward z tymi młodymi ludźmi podejmuje zadania w zakresie zawrócenia z trudnych dróg i to im się udaje. Myślę, że zadanie bardzo trudne, zadanie bardzo ambitne, ale tu w Zabrzu udało nam się stworzyć program, w trakcie którego nie tylko pomagamy, ale w trakcie którego stwarzamy alternatywę, stwarzamy perspektywy. W Zabrzu zarejestrowanych jest 370 organizacji pozarządowych. W ubiegłym roku blisko 130 z nich zrealizowało zadania publiczne dzięki dotacji ze środków miejskich w wysokości około 10,5 miliona złotych. Nie bez znaczenia dla organizacji pozarządowych są również środki przekazane z 1% podatku. W naszym mieście mamy 39 organizacji w tym roku, którym możemy przekazać tą kwotę. To wydaje nam się, że to są małe środki, jednak każda złotówka, każdy grosz powoduje, że każda z tych organizacji może realizować również cele swoje statutowe, cele na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz naszego miasta. W tamtym roku, za rok 2019, organizacje uzyskały kwotę 1 750 000. To są naprawdę znaczące środki. Wykaz organizacji, którym można przekazać 1% podatku oraz ich numery KRS, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. Aby przybliżyć ich działalność społeczną i zachęcić ludzi do większego zaangażowania w pomoc, 27 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Wszystkim naszym zabrzańskim społecznikom życzę, żeby chciało Wam się chcieć, życzę, żeby potrzeby drugiego człowieka były dla Was nadal tak istotne jak do tej pory. Życzę dużo sukcesów, radości, zrozumienia i pełnej radości z tego, co robicie. Wszystkiego najlepszego. Życzę spełnienia marzeń. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Makoszowach wzbogaciła się o nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Samochód marki Kamaz zakupiony został przy zaangażowaniu finansowym miasta Zabrze za 800 000 zł, przy czym wkład własny miasta wyniósł 200 000 zł.
Na działalność ochotniczych straży pożarnych miasto Zabrze przeznacza co roku ponad ćwierć miliona złotych. W naszym mieście funkcjonują cztery jednostki ochotniczej straży pożarnej. W Grzybowicach, Kończycach, Mikulczycach oraz Makoszowach. W rozegranym w Gdyni turnieju 1/4 Mistrzostw Polski Juniorek zawodniczki SPR Pogoń 1945 Zabrze wygrały wszystkie mecze, awansując tym samym do finału Mistrzostw Polski Juniorek. Za dwa tygodnie cztery najlepsze zespoły z Polski, w tym uczennice Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu, zawodniczki SPR Pogoń 1945 Zabrze stoczą walkę o medale. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.